We'll speak about alcohol. I don't know exactly. No, pani zaraz powie. Alcohol is good. You will see. Alcohol is good. Już mamy materiał. Alcohol is good. Dobrze. Nazywam się Konstanty i piję od 14 lat, a pan? No i to już będzie trochę tych lat. No tak myślę, że z 30. Pan pije 30 lat? 30 lat już piję. A ile pan ma lat? A no 18. To, czyli kolega już pił za przeproszeniem z tam u góry z aniołami. Tak, właśnie, dokładnie. Dobra biba była? Oj, grubo, anielska. Anielska biba. Już wiemy, czemu chcę, już wiem, czemu chcę pójść do nieba. Pierwszy raz to nie tylko inicjacja seksualna, to również pierwsze gotowanie, pierwsze prasowanie, pierwsze pójście do szkoły albo pierwsze picie alkoholu. I właśnie o tym ostatnim dzisiaj porozmawiam z Polakami. No, jesteśmy w Polsce. Chciałem wyjechać na Ukrainę, ale niestety nie przedłużyli mi. Czego mi mieli nie przedłużyć? Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nieważne. Idę pytać. Dziękuję. Kiedy pierwszy raz pani piła alkohol? Miałam 16 lat. 16 lat miałam chyba. W wieku około 16 lat? Z 15 lat się miało. Miałam jakieś 12 lat. Kolega to na pewno jak miał około 8 lat. No i... Widać, tak? Taki degenerat. Tak, to widać. No ja to tak powiedzmy w wieku 10-12 lat myślę wypiłem alkohol. To chyba jakieś pierwsze piwo w podstawówce, jakieś wagary z kolegami. Myślę, że tak dopiero liceum. To było w liceum. W gimnazjum? W gimnazjum. Nie, no dobra, to była pierwszy raz wódka, a piwo to piłem już dawno, na wakacjach, nie wiem, no miałem może 14 lat. Nie piłam nigdy alkoholu. Proszę nie kłamać, w telewizji się nie kłamie. Naprawdę, nigdy w życiu nie piłam alkoholu. Ile pani ma lat? 19. Więc tym bardziej proszę nie kłamać. Naprawdę. No jak wygląda? Idzie pani na imprezę do 18 na koleżankę? Ja się uczę cały czas. Pani cały czas się uczy? Cały czas. Teraz się pani nie uczy? No nie, bo teraz idę do pracy. No właśnie, a w pracy też się pani nie uczy? No nie, bo albo pracuję, albo się uczę. Nie piję alkoholu, naprawdę. A przed chwilą pani powiedziała, że tylko się uczy, więc już wiemy, że pani kłamie. Kiedy pani pierwszy raz piła? Jak miałam 18 lat, na swoje 18. A jednak pani piła, no to właśnie. No już koniec, nie kiwaj. Zenek, mój dobry znajomy. Z uczelni. A jak to było? Jak to wyglądało ten pierwszy raz? Pewnie podprowadziłem mamie z barku. Jak... To była impreza u mojej siostry. To był Sylwester. Pani konkretnie, pamięta pani ten pierwszy łyk piwa na przykład? Bardzo gorzkie było wtedy to piwo, powiem szczerze, ale niesamowita duma, taki dorosły. A czy udawał pan przed kolegami, że smakowało to? Tak, oczywiście. No to były wagary, z tego co pamiętam. Piłam z koleżankami na działce, w 15 minut opracowałyśmy 0,5. I... Opracowały panie? Tak. I... To znaczy opracowywały panie? Wypiłyśmy. Dobra. Z tego co pamiętam, strasznie się baliśmy, że ktoś nas złapie i wypiliśmy po te dwa piwa. Potem, była faza. Czy to była wódka, czy to było wino, czy to był tani winiarz, czy to było piwo? Wino w Słowenii. Piwo, tak, oczywiście piwo. Wódka. Wódka? A ile tej wódki było? Ze 3 kieliszki? 2-3 kieliszki chyba. Już się pani upiła? No tak! Przecież to było po raz pierwszy raz. Niestety koleżanki zakończyły to, powiedzmy, krótką śmiercią. A pani? Ja na szczęście ogarnęłam się. Więc ta pani już widziała tam światełko w tunelu i nie pójdę tam. Nie, tak, dokładnie. W lesie, w babie, gdzie? Nie, no oczywiście park, no standardowe miejsce, park, wagary, w parku. A następnego dnia jak się pani poczuła? Nie czułam się. Nie czuła się pani? Nie. Czy pani dotyka się za piersi i pani nie czuła jej? Nie. Tak tam sobie niżej? O, też nie. Też pani nie czuła? Dobrze, że wtedy nie byłem pani facetem. Zresztą teraz też nie jestem pani facetem, więc nie wiem w ogóle skąd ta dygresja. Dobrze. Tam się później działo na przykład, że przychodzi jakiś tam kolega i... A pani, bierz mnie na stole. No nie, aż takich rzeczy to nie. I na podłodze? No nie, też nie. No to co było wtedy? Oj, nie pamiętam, ale było ciekawie. No ja wiem, no i chcemy tam wiedzieć, co było ciekawego tam. A pan co odbala po alkoholu? Ja na przykład się rozbieram i wszystkim pokazuję swojego członka. Aha, nie, no ja nie mam członka, tam to nie pokazuję, tak? Nie wzięła pani, nie zdjęła pani, nie wiem. Kolczyki zdjęłam. Ojej, a majtki?
Majtki? Nie miałam wtedy majtek. Już? Pani nie miała majtek? No, nie miałam. Po co? Jak to możliwe? No, pani bez majtek chodzi. Bo wygodniej. A teraz pani ma? Nie. A może pani pogadać? Nie, no za zimno, niestety. No właśnie, ale to powinna pani mieć majtki, żeby było ocieplać. Nie, no to jakie tam majtki dają ciepło, no bez przesady chyba, tylko babcie w takich chodzą, prawda? Kiedy pierwszy raz się tak upiliście, że poczuliście to i było... Nie, Boże, mama mnie potem... O co chodzi? No ale pan na pewno odpowie. To było na studiach, pierwszy rok na studiach i to była impreza halloweenowa na swojej 18. W pierwszej klasie gimnazjum. O tak, bardzo dobra odpowiedź. W pierwszej klasie gimnazjum na pewno. Ile pani wtedy wypiła? To było mniej niż ćwiartka. A jeszcze chwila. A ile wtedy pan wypił? Jak się pan upił? Nie wiem, mieliśmy tak mniej więcej pół litra na dwóch, no. Myślę, że nie pamiętam. Nawet nie pamiętam. To jak pani od razu tak brała, jak leci? Tak, tak, dokładnie. Mieszałam wszystko i dlatego. No nie pamiętam, jakbym pamiętała, to myślę, że bym się nie upiła. A pani jeszcze do pewnego momentu wiedziała, to pani powie, kiedy straciła pani rachubę? Wtedy, kiedy z każdymi wypiłam po dwie kolejki. Z każdym gościem. Coś pani zobrazuje, czy pani nam... Nie, no po prostu mam dobrych znajomych, którzy mnie odholowali szybko do pokoju. Odholowali? Tak ciągnęli panią po podłodze? Nie, po prostu zaprowadzili jak trzeba, grzecznie spać i dziękuję. Czyli co, nie było ranych wybryków tam z kolegą, nie, takim absolutnie. Przebranym za dynię? Absolutnie, no proszę pana. Totalna kompromitacja pewnie była, nie wiem, nie pamiętam. No właśnie, ale czy pamięta pani, że na przykład, nie wiem, pani zdjęła stanik, zaczęła obmacywać koleżankę, albo pytała się kolegów, jaki mają rozmiar stopy? Staników chyba nie było. Zdobył pan odwagę i wyznał miłość swojej koleżance z klasy, czy nie? O, miłość to ja wyznawałem muszli klozetowej, też uklęknąłem przed nią i tak dalej. Nie rozbierałam się chyba. A tam do kolegów coś tam? Pokaż swojego wojaka? Chyba nie. Oceniła? Niestety, nie przyjęła niczego. Jak to nie przyjęła? Przyjęła. A, no to, tak to można też powiedzieć, ale nie do końca. To jest dobra partnerka. Schaftujesz na nią, a ona i tak ciebie kocha. Zawsze się otworzy, to prawda. A całowała się kiedyś pani z kimś opijaku tak zwanym? No, to głównie. Głównie? A z kim najczęściej? No to zależy, kto jest pod ręką. To co alkohol? Co alkohol powoduje u pani? Może bardziej jestem, nie wiem, zadowolona? Wesołość, stan wesołości po prostu. Naprawdę wyobraźmy sobie, po lewej ręce, pod lewą ręką jestem ja, pod prawą jest operator. I którą pani rękę wybiera? No chyba bardziej lewą. Czyli? No nie wiem, chyba pana bardziej. O, i tak się właśnie umówiłem z panią, dobrze. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy lepiej było... Zakładam, że uprawiał pan seks. Uprawiał pan seks? No, czasami się zdarzy. Czasami jak tak często? Tydzień co tydzień, czasami częściej. Z całą partnerką? Tak. Czy lepiej było, jak pierwszy raz się uprawiało seks, czy pierwszy raz jak piło się alkohol? No, powiem szczerze, że jedno i drugie kiedyś się połączyło, ale jednak chyba zostanę, że seks był lepszy. Pierwszy raz. Seks. Tak, to było lepsze? Oczywiście. Tak. Pamięta pan? Pierwszy raz? Tak. Pan powie, tak z piwa przechodzimy do seksu, czyli nasza codzienność. No smaczniej niż to pierwsze piwo, że tak powiem. Nie było gorzko? Nie było gorzko, nie. Była miłość francuska? O, może i była francuska, włoska, różne były. Chyba alkohol. Jak piło się alkohol? Chyba jak piłam. Naprawdę? Naprawdę. Dlaczego? No, bo to tam, wiadomo, brak doświadczenia i tak dalej. Jak ten pierwszy raz wyglądał tamten, że pani go nie wspomina za dobrze? Totalnie nieciekawy. Taki bezuczuciowy. Partnerka, z którą pierwszy raz była fajna, czy...? No, tak. A może pani coś więcej zdradzić, czy raczej nie? Raczej nie. Chociaż jak on wyglądał? Stojny był? Przystojny, niby tak, ale... No, ale czegoś zabrakło. No niestety, syndrom małego członka. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Pomysł na odcinek przysłał niejaki Arek 321-1992. Czyli miałam, że Arek urodził się w 1992 roku i jest 321 dzieckiem swojej matki. Gratulujemy mamie, a Arkowi wygrania koszulki. To się wytnie. A jeżeli wy również chcecie wygrać coś takiego jak ta koszulka, to ślijcie swoje pomysły na kolejne odcinki na mail ulicznykombajn@tosiewytnie.pl. Wcześniej jednak pamiętajcie o zlajkowaniu mojego fanpage'a facebook.com/konstantykwas. Wchodzicie tam i macie naprawdę prawdziwą dawkę seksualnego, głupiego humoru. Czyli cały ja. Do widzenia. Bo
było tak, że na przykład kiedyś, żeby było słodko, ona sobie tam cukierek wrzuciła? Szukał? No szukałem takiego cukierka kiedyś, ale ciężko było znaleźć, że tak powiem.